Dawid Kownacki zmienił wreszcie klub, przestał być więźniem Sampdori Genua i zdecydował się na Fortunę. Düsseldorf. Zmniejsza się więc kolonia polskich piłkarzy w seria o tego zawodnika. Jest to sytuacja o tyle niespodziewana, o tyle zaskakująca, że na podstawie tego pierwszego sezonu Dawida Kownackiego w Sampdorii mogliśmy mieć nadzieję, że to będzie klub właśnie dla tego piłkarza, że to będzie dla niego odpowiednia przystań, że nawet jeżeli nie sprawdzi się w samej Sampdorii na dłuższą metę, to w pewnym momencie zostanie wypożyczony albo do słabszego klubu, albo po prostu do klubu z Serie B, jak wcześniej Kamil Glik, jak teraz Michał Marciani. I po prostu tam się odbije, a później, być może, wróci do Sampdorii. Tymczasem tak się nie okazało. Sampdoria ściągnęła kolejnego napastnika Gabbiadiniego, później Caprari doznał kontuzji przez co Dawid Kownacki znalazł się w potrzasku. On opowiadał o tym w rozmowie z Super Superexpresem, że właśnie po kontuzji kolegi zdał sobie sprawę, że jego sytuacja staje się po prostu skomplikowana, bo Sampdoria nie miała potrzeby wypuszczania kolejnego napastnika, czyli w tym przypadku właśnie Dawida, a jemu bardzo zależało na tym, żeby ten klub opuścić z kilku względów. Po pierwsze, zbliżają się Mistrzostwa Europy do lat 21, gdzie Dawid jest kapitanem, gdzie Dawid jest najważniejszą postacią w drużynie Czesława Michniewicza. Po drugie, jego partnerka czeka na dziecko. Dawid zostanie Ojcem, i w kontekście ewentualnego przejścia do Bundesligi, byłoby to też ważne, bo Dawid miałby blisko do Polski. Szczerze mówiąc, ja taki argument osobiście w 100% kupuję, bo myślę, że na dziecka to może być coś ważniejszego, niż to, czy zdobywasz Blanki w Serii A czy w Bundeslidze. Tym bardziej, że pozycja Kownackiego mogłaby być podobna w przeciętnym klubie Serie A do przeciętnego klubu Bundesligi, dlatego też Dawid tak, tak bardzo naciskał właśnie na odejście i stąd też decyzja o, o takim mocnym wywiadzie, jakiego udzielił Super Expressowi. i o wywiadzie chyba w ogóle naj, najmocniejszym w jego karierze, bo dał taki bardzo czytelny, wyraźny sygnał władzom Samdori, że on chce się stamtąd zawijać czym prędzej i absolutnie nie wiąże jakichkolwiek planów z klubem z Genui. troszkę szkoda bo na początku, pamiętamy co się działo u Dawida Kownackiego, kiedy podliczaliśmy mu nawet te minuty, przelicznik minut na bramki, to wyglądało naprawdę bardzo dobrze. On często wykorzystując takie pojedyncze sytuacje, jakie otrzymywał od trenera, na przykład w Coppa Italia, po prostu te pojedyncze momenty wykorzystywał, natomiast później okazało się jednak, że sam Doria Negatywnie zweryfikowała Dawida Kownackiego, że w tym momencie przynajmniej nie będzie z niego kolejny szyk, a oczywiście do tego czeskiego napastnika Dawida porównywano, i dlatego Dawid, będąc człowiekiem ambitnym, uznał, że trzeba z tego klubu się ewakuować. Zainteresowanie na pewno było spore i jestem w 100% przekonany, że po Kownackiego zgłosiło się, zgłaszały się jakieś kluby włoskie. To jest rzecz absolutnie naturalna, tym bardziej, że z jakiejś pozytywnej strony też dał się już poznać klubom właśnie na półwyspie. A Penińskim i to, że nie sprawdził się w Sampdorii, wcale nie musi z miejsca oznaczać, że jest jakimś nieudacznikiem i nigdzie indziej się nie sprawdzi. Wręcz przeciwnie, tym bardziej, że na poziomie U21, jeśli chodzi o reprezentację Michniewicza, to jest postać cały czas wiodąca, już nawet abstrahując od bramy, które zdobywa z rzutów karnych, po prostu na Dawidzie ta ofensywa się opiera. On bierze odpowiedzialność za akcje ofensywnej, i nawet kiedy tej reprezentacji nie szło, a były trudne momenty w tych eliminacjach, bo przede wszystkim w meczach z Wyspami Owczymi, to często. Przypominają mi się takie akcje, kiedy to właśnie Dawid Kownacki był tym numerem jeden, który dawał sygnał, po prostu chciał ciągnąć akcję tej drużyny i pokazać, że, że przerasta tę drużynę, że on jest już piłkarzem troszkę nawet ponad tę kategorię wiekową. Nie jeżeli chodzi o sam wiek, ale właśnie o taką prezencję boiskową. Kownacki zdecydował się na fortunę Düsseldorf, jak widać i szczerze mówiąc tej decyzji, tak nie do końca rozumiem, ale nawet nie tyle na podstawie tego, że Kownacki wybrał Fortunę, tylko tego o czym dowiedzieliśmy się później. To znaczy, że interesowało się nim szalkę. W tym momencie te kluby mają bardzo podobną sytuację w tabeli Bundesligi i Fortuna i Szalkę mają po 22 oczka, co oczywiście oznacza, że ten sezon jak na razie dla Fortuny jest dość udany, bo celem tego klubu jest bez dwóch zdań, pozostanie w pierwszej Bundeslidze po awansie, natomiast Szalkę wicemistrz Niemiec chciał awansować po raz kolejny do Europejskich Pucharów, chciał po raz kolejny awansować do Champions League, stąd właśnie inwestycje, stąd kupienie dużej liczby zawodników, z tego co pamiętam Christian Heidel, czyli osoba odpowiedzialna za politykę transferową Szalkę wydała już ponad 150 milionów na Poszczególnych zawodników, i ci ludzie zgłosili się właśnie. Po Dawida Kownackiego pojawiła się nawet taka informacja, że Domenico Tedesco, młodziutki trener ekipy z Gelsenkirchen, zadzwonił do Dawida, żeby go przekonać. Dawid prawdopodobnie i tak mieszkałby w Düsseldorfie, bo te odległości dzieli naprawdę niewielką odległość i wielu piłkarzy, szalkę po prostu mieszka w Düsseldorfie, bo to jest po prostu miejsce bardzo przyjazne do mieszkania w przeciwieństwie do Gelsenkirchen, gdzie tak naprawdę poza stadionem praktycznie nic nie ma i na, przy na przykład KOKE. Były zawodnik szalkę dzisiaj występujący w Lewantę, mieszkał właśnie w Düsseldorfie. Luc Pfannenstiel, czyli nowy dyrektor sportowy Fortuny, to jest jedna z tych osób, które też nalegały na transfer Kownackiego, przynajmniej tak wiązkuje po wywiadach, jakich ten pan udzielał. On twierdził, że Kownacki to spiłkarz piłkarz bardzo wszechstronny, jeżeli chodzi o ofensywę. Użył określenia all-rounder, co każe nam myśleć, że... Trener Friedhelm Funkel może rozpatrywać Dawida nie tylko jako, jako zawodnika typowego dla pozycji numer 9, ale może też zagrać jako ofensywny pomocnik, ewentualnie także jako skrzydłowy. Natomiast w tym momencie, kiedy Kownacki podpisuje kontrakt z Fortuną, trudno wyrokować gdzie, ile i w jakim systemie on będzie grał, ponieważ Friedhelm Funkel to szkoleniowiec, który dostosowuje system do rywala. Kiedy gra z Bayernem Monachium i Borussią Dortmund wychodząc z założenia, że no, piłki praktycznie jego drużyna nie powącha, wtedy liczą się kontry, wtedy liczy się taki zawodnik jak Dodi Lukebakio, czyli po prostu czysta szybkość, niesamowita torpeda, niesamowite przyspieszenie no i zawodnik, który zdobył trzy bramki z Bayernem, pokazał się także w meczu z Borussią Dortmund. Natomiast Fortuna generalnie nastawia się na grę z kontry jak, gdzie znaleźć tutaj miejsce dla Dawida Kownackiego? Podejrzewam, że jednak będą go widzieli jako środkowego napastnika, ale jednego z dwóch, że to byłby taki system ulubiony dla Helma Funkela. Gdyby ten szkoleniowiec mógł, to pewnie wystawiałby dwóch napastników. Natomiast zastanawiam się, czy gdyby Fortuna grała jedną typową dziewiątką, czyli nie Luke Bakio, którego jednak rozpatruje jako piłkarza typowego na kontrę, który też może zagrać na skrzydle, to miejmy nadzieję, że Kownacki będzie tym numerem jeden. Z jednej strony, Fortuna bardzo naciskała na ściągnięcie tego zawodnika, co oznacza, że dyrektor sportowy i trener byli do niego przekonani, ale z drugiej, w ataku Fortuny też nie gra byle kto. Ten sezon jest nieudany dla, za dla ofensywnych zawodników Fortuny. Luke Bakio, wypożyczony z Watfordu, 7 goli w Lidze, to jest wielki pozytyw. Natomiast jeżeli chodzi o innych piłkarzy, Rowan Hennings, gwiazda ostatniego sezonu drugiej Bundesliga, gdzie strzelił 13 goli, już w niemieckiej ekstraklasie ma zaledwie trzy bramki: Benito Raman. 4 gole w tym sezonie, 10 bramek w ostatnim sezonie, w drugiej Bundesliga, ale to jest bardziej jednak skrzydłowy niż Kownacki. Nie, nieporównywalnie w zasadzie. Do tego Marvin Duksz, jeden gol w tym sezonie Bundesligi, a w poprzednim sezonie na zapleczu niemieckiej ekstrakasy to był król strzelców, zdobywając 18 bramek. Do tego dochodzi jeszcze Kevin Sztyger, który, który może zagrać za plecami napastników. Tak więc tutaj liczba zawodników może świadczyć o tym, że Dawid Kownacki będzie miał po prostu z kim rywalizować, ale o tym już mówiłem chociażby w kontekście Marcina. Kamińskiego, który też jest piłkarzem Fortuny, i który powiedział, że to jest największa różnica pomiędzy klubami Bundesligi a ekstraklasą. Że dla niektórych może to brzmieć po prostu jako banał, ale tutaj walczysz o miejsce w składzie po prostu na każdym treningu. Lecą iskry, bo każdy chce wyjść w jedenastce. No i rzeczywiście, z kimkolwiek rozmawiałem, kto występował w Bundesliga, to potwierdza, że tak jest. Jeżeli sobie odpuścisz w ekstraklasie. To nic się nie stanie. Jeżeli trener ma do ciebie przekonanie, to prawdopodobnie w najbliższym spotkaniu wyjdziesz, jeśli masz mocną pozycję. Jeżeli będziesz odpuszczał w Bundeslidze, to raczej nie będzie zmiły. Dlaczego moim zdaniem Kownacki, dlaczego zdziwiła mnie decyzja Kownackiego o tym, że zdecydował się na fortunę, a nie na szalkę? Ponieważ moim zdaniem paradoksalnie w szalkę mógłby mieć łatwiej o skład. Ja wiem, że to brzmi w tym momencie może dla niektórych jak herezja, natomiast szalkę w zasadzie nie ma teraz. Klasowego napastnika. Jeżeli spojrzymy sobie na ofensywę ekipy z Gelsenkirchen, to tam brakuje przede wszystkim bramek. Najskuteczniejszym piłkarzem szalkę, jeżeli chodzi o ofensywę, jeżeli chodzi o czystą zdobycz bramkową w tym sezonie jest Daniel Caligiuri, czyli prawy obrońca albo prawy wahadłowy. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje środkowy pomocnik Nabil Bentaleb, a także Steven Skrzypski, czyli gwiazda Unionu Berlin z ostatniego sezonu, z drugiej Bundesligi. W ogóle kilku piłkarzy, którzy imponowali skutecznością w drugiej Bundeslidze, teraz przebiło się do pierwszej, ale różnie to wygląda, no bo to, że Skrzypski należy do czołówki strzelców, jeśli chodzi o samą szalkę, tak naprawdę o niczym nie, świadczy, bo ta zdobycz bramkowa jest bardzo mizerna. Do, do tego dochodzi jeszcze Guido Burgstaller, czyli ulubieniec kibiców szalkę. No, piłkarz niekoniecznie na najwyższym poziomie, natomiast ceniony przede wszystkim za harówkę, a tak swoją drogą Marcin Kamiński mi powiedział, że z wszystkich napastników w Bundeslidze, z, Bundeslidze z jakimi się mierzył, to Burgstaller jest zdecydowanie najbardziej nieprzyjemnym, także pewnie ze względu na swoje warunki fizyczne. Jest Brill Embolo, który w tym momencie jest kontuzjowany i który nie zagra. Jest Mark Ut, ściągany z Hoffenheim właśnie jako napastnik. Natomiast Domenico Tetesco no, mówi niemal wprost, że widzi tego zawodnika raczej między liniami, gdzieś na pozycji numer 8, numer 10. Wiadomo, że ci młodzi szkoleniowcy w Niemczech tak bardzo. Analitycznie podchodzą do oceny, do definiowania roli poszczególnych zawodników, dlatego tam też często można znaleźć jakieś określenia typu 8,5, 9,5 i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie sedno jest takie, że Mark Ut nie będzie prawdopodobnie napastnikiem w tym momencie w szalkę, tylko będzie występował nieco głębiej, a Franco Di Santo, czyli napastnik znany z tego, że Bramek nie zdobywa. I że generalnie no przede wszystkim irytuje swoją postawą także na boisku, już przeniósł się do Raju Wajekano, więc biorąc pod uwagę kontuzję tych podstawowych napastników, czyli Embola, Burgsthalera i Skrzypskiego, a także skuteczność tych wszystkich piłkarzy, w zasadzie brak tej skuteczności trochę zaskoczyło mnie to, że Dawid postawił akurat na Fortunę, bo mówię, no moim zdaniem, może to brzmieć paradoksalnie, ale w Szalkę miałby w tym momencie mniejszą konkurencję. No i dodatkowo, porównajmy sobie prestiż obu tych klubów. Szalkę rozgrywa fatalny sezon teraz w Bundeslidze. Ostatnio Kicker przygotował taką analizę, wypisując bodaj 26 grzechów, jakie popełniono w szalkę. Kryzys niesamowity. Nie sprawdza się osoba trenera. Domenico Tedesco. E, trener wydaje się być skonfliktowany z najważniejszymi postaciami. Na początku, już w zasadzie, jeszcze w poprzednim sezonie podziękował Chyvedesowi. Ostatnio do Monako w dość niejasnych okolicznościach odszedł Naldo. Wtedy Kicker napisał, że szalkę straciło swoją twarz. Miejsce w składzie nagle stracił Ralf Ferman, czyli podstawowy bramkarz. Także ikona, jeżeli chodzi o szalkę. Wskoczył Aleksander Nybel, natomiast ostatnio otrzymał czerwoną kartkę. Tedesco sprawia Wrażenie trenera, który nie do końca szanuje jakieś świętości w klubie, szanuje autorytety wśród zawodników, dlatego wydaje mi się, że młodzi piłkarze u tego szkoleniowca mieliby łatwo i sądzę, że jeżeli Tedesco faktycznie dzwonił do Dawida Kownackiego, jeżeli Szalkę faktycznie wyrażało zainteresowanie tym zawodnikiem, to dla tego klubu po pierwsze łatwiej byłoby wykupić definitywnie Kownackiego z Sampdorii, zaraz powiem dlaczego, po drugie miałby. Może lepsze, a może podobne szanse na granie. W każdym razie ciężko wyobrazić mi sobie w tym momencie scenariusz, kiedy Kownacki przechodząc do szalkę, miałby mniejsze szanse na granie niż w Fortunie Düsseldorf. No i właśnie, kwestia pieniędzy. Jeżeli spojrzymy sobie tutaj, bazuje na danych Transfermarkt, ale w tym przypadku one są dość precyzyjne na historię transferu Fortuny Düsseldorf. Najdroższym piłkarzem w historii tego klubu jest wspomniany wcześniej Marvin Dux, czyli ten napastnik, który w pierwszej Bundeslidze Bramek nie zdobywał. On kosztował 2 miliony euro z małym haczykiem, jeśli dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi o pozostałe transfery Fortuny Düsseldorf, oni nie ściągają piłkarzy drogich. W zasadzie, żeby doszło tam do transakcji na ponad milion euro, to musiałby się dokonać jakiś cud, no i rzeczywiście w ostatnich latach do takich transakcji raczej nie dochodziło. Jeżeli Kownacki przejdzie definitywnie do Fortuny Düsseldorf w letnim oknie transferowym, to z miejsca będzie oznaczało, po pierwsze, że Fortuna się utrzymała w Bundeslidze, co oczywiście będzie plusem, bo zobaczymy Polaka pewnie wtedy w kolejnym sezonie w niemieckiej Ekstraklasie, a po drugie, że Dawid pobije rekord transferowy tego klubu, bo raczej trudno mi sobie wyobrazić, żeby w tym momencie Sampdoria puściła tego zawodnika poniżej 2 milionów euro, tym bardziej po tym, jak zainwestowała swoje pieniądze w tego piłkarza, po pierwsze na transfer, po drugie, na pensję, prowizje, itd. i tak dalej. Tak więc reasumując, troszkę dziwię się Dawidowi Kownackiemu, że zdecydował się na fortunę kosztem szalkę. Być może wyszedł z założenia. Że skoro fortuna obdarzyła go tak wielkim zaufaniem, bo widać jednak, że to zaufanie jest ogromne, to tutaj będzie miał większe szans, szanse nagranie. A może po prostu całą tę dyskusję można skasować, bo jest tak, jak powiedział Dawid Kownacki, że dał słowo fortunie i nie chciał tego słowa łamać w momencie, kiedy zgłosiło się szalkę. Jeżeli tak, to oczywiście szacunek dla młodego napastnika za to, że jest lojalny, za to, że szanuje, że to słowo faktycznie dał. Natomiast troszkę mi jednak szkoda, że Dawid Kownacki nie trafił do klubu lepszego. Może nie do drużyny lepszej w tym konkretnym momencie, jak pokazuje tabela Bundesliga, Bundesligi, natomiast wydaje mi się, że jako, że Szalka znajduje się w kryzysie, to taki piłkarz jak Dawid Kownacki po prostu by się tam nadał i kto wie, czy nie urozyłby z tym klubem wraz z wyjściem szalkę z tego kryzysu, bo jestem przekonany, że w pewnym momencie w Gelsenkirchen opanują te wszystkie pożary, jakie ostatnio tam się pojawiły. Czy poradzi sobie z tym Domenico Tedesco w tym momencie? Cieszę się zaufaniem Was, ale zobaczymy. Ale... No, podejrzewam, że będzie kończyła się cierpliwość w stosunku do Embolo, który kosztował fortunę. Grzegi do za moment będzie po drugiej stronie rzeki. Czy Steven Skrzypski to jest piłkarz na szalkę? No, wybaczcie, ale mam duże wątpliwości. I po prostu, no, jeszcze ten UT grający niżej u Tedesco, więc wydaje mi się, że Kownacki nie miałby wcale tam tak trudno. Natomiast kończąc, po prostu życzę mu jak najlepiej w nowym otoczeniu. No i miejmy nadzieję, że w Bundeslidze też w pewien sposób przetrze szlaki. Poszczególnym polskim piłkarzom, bo wydaje się, że ostatnio ta droga dla polskich zawodników z ekstraklasy do Bundesligi została niesamowicie zatarta. Teraz, no, w zasadzie, wszystkie kluby z Włoch biorą Polaków po prostu jak leci. Ostatnio to, to jest pewna informacja: Hamburger Sportverein w tym momencie występujący po tym historycznym spadku. Na zapleczu niemieckiej Ekstraklasy zgłaszał się poszemona Żurkowskiego, natomiast sam zawodnik Górnika Zabrze wyszedł z założenia, że w tym momencie optymalnym krokiem będzie Fiorentina i w sumie absolutnie musi nie dziwię, natomiast fajnie byłoby, gdyby wreszcie w Bundeslidze pojawił się znowu ktoś, kto wypracuje taką markę polskim zawodnikom jak pewnie nie wiem z pięciu czy z sześciu piłkarzy występujących w tym momencie Serie a tak więc powodzenia dla Dawida Kownackiego. I słyszymy się przy okazji najbliższego meczu Fortuny Düsseldorf ze Stuttgartem. Osobiście mam wielką nadzieję, że Dawid w tym spotkaniu wystąpi. Tak więc już teraz zapraszam na to spotkanie i oczywiście o szczegółach też będę informował, gdyby coś się zmieniło na moim Twitterze, gdzie zawsze piszę o tym, jakie transmisje mnie i Was czekają. Tak więc, piszcie sami, co sądzicie o karierze Dawida Kownackiego, jakie ewentualnie decyzje mógł ten zawodnik podjąć. Oczywiście, on ma swoje argumenty, być może my też o wszystkim nie wiemy, natomiast zawsze o sytuacji polskiego napastnika można sobie porozmawiać.